przed Państwem Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Krzysztof Dąbrowski, witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Świat zmienia się na naszych oczach, drodzy Państwo. I nie mam tu bynajmniej na myśli tego, o czym zapewne większość z Państwa pomyślała w tym momencie jako pierwszym. Nie o wirusach będę do Państwa mówił, a o zdecydowanie przyjemniejszej tematyce muzycznej. Jeszcze jakieś 30-40 lat temu akordeon postrzegany był jako instrument towarzyszący śpiewom przy ognisku albo też zabawom tanecznym. Te ostatnie już dosyć dawno zdominowała muzyka, która chyba jako jedyna pozostaje całkowicie poza kręgiem moich zainteresowań, zapewne i większości spośród Państwa. Rozpalanie ognisk zastąpiło zaś rozpalanie grilli i przyznają Państwo, że przeważnie nikt przy nich nie śpiewa, no bo w końcu od czego mamy drogie smartfony i głośniki bezprzewodowe. Powstaje pytanie, co w tej sytuacji zrobili akordeoniści? Akordeoniści weszli do sal koncertowych. To dzięki takim wirtuozom tego instrumentu jak Janusz Wojtarowicz, Marcin Gałażyn, Paweł Baranek w Polsce, czy też Richard Galliano we Francji, akordeon trafił na salony. Niezwykłe trio akordeonowe, Motion Trio, poznają dziś Państwo w roli podwójnej, zarówno jako wykonawców, jak i kompozytorów, jako że zespół w programie koncertu umieścił niemal wyłącznie własne kompozycje. A jeśli wyjdą Państwo z pierwszej części koncertu na przerwę oczarowani tą muzyką, w co szczerze wierzymy, proszę zwrócić uwagę na stoisko z płytami i możliwość zabrania tej muzyki ze sobą do domu. Powstałym przed blisko ćwierćwieczem zespołem zachwycał się zarówno Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, jak i publiczność w wielu zakątkach świata. Największą chyba furorę zrobili koncertując na plaży w Copacabana, a było to w ramach słynnego karnawału w Rio. Drodzy Państwo, wystąpili wtedy z orkiestrą pod batutą Krzesimira Dębskiego. I to właśnie jego kompozycją zatytułowaną Here Comes Motion Trio rozpoczniemy dzisiejszy koncert. Przed Państwem Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Dyryguje Radosław Labachuła, a już za moment przed Państwem oczekiwani Motion Trio.
Dobry wieczór Państwu. No będziemy robić wszystko, ażeby sala koncertowa nie przypominała sali operacyjnej. Myślę, że będziemy uciekać z tych emocji, które nam towarzyszą długi czas. Od tego jest muzyka, żeby dzielić się tym, co piękne. Dobro, prawda, piękno i tyle mam do powiedzenia. No, może jeszcze powiem Kłeczko Młoden Uwerturę, kompozycja Pawła Baranka, jego aranżacja na orkiestrę. Takie wesołe określenie na akordeon u naszych zachodnich sąsiadów. Bardzo wtedy pomocne, a pomocne szczególnie wtedy, kiedy przekraczaliśmy granice na lotniskach i na hasło, co to jest. Po niemiecku Paweł odpowiadał zawsze Kłeczko Młot. I wtedy nie było żadnego problemu. I tak właśnie rozpoczniemy radośnie. Thank you.
następny kompozytor dzisiaj. Paweł już zaprezentował swój utwór, Marcin Gałażyn, jego kompozycja Siberian Waltz. Taką mamy ideę fix, żeby dając publiczności dobrą rozrywkę, jeszcze pamiętać o emocjach, wartościach. Może to, o, spotkamy się w środku. Dajemy wartościową rozrywkę. Nasz mentor Joe Zawinul, słynny jazzman, z którym się przyjaźniliśmy, mówił: pamiętaj, możesz grać najpiękniej na świecie, ale muzyka, sztuka to dalej jest entertainment, chociażby nie wiem co. I my się też tego trzymamy.
Wybaczcie Państwo, że tak się kręcę w kółko, ale tak chcę Was wszystkich dostrzec. No bardzo nam miło w tych czasach w takiej ilości przyjść na koncert. No ja bym nie przyszedł na przykład. Także wielka wdzięczność. Drodzy Państwo, DJ Chicken from Moscow, nasza wspólna kompozycja dedykowana bezczelnie Dmitrowi Szostakowiczowi. A geneza tego utworu jest bardzo prosta, acz skomplikowana. Swego czasu byliśmy w Moskwie i tam zostaliśmy zaproszeni do takiego klubu kitajski Lodzik. I w tym kitajskim Lodziku może ktoś był, jest DJ, do dzisiaj tam gra, to było 15 lat temu. I on miksował muzykę Szostakowicza. Dostojewski, jego Zbrodnia i kara, którą wczoraj kupiłem w Biedronce. To się to wszystko zestawia w jeden właśnie taki jam. DJ Chicken from Moscow.
ja w tym momencie silence. I ja lubię tak dopowiedzieć takie jedno zdanie, które powiedział mi jeden słuchaczy po wysłuchaniu tego utworu. Powiedział, że jak słucha, chciałbym powiedzieć, tego dzieła, ugryzłem się w język przez skromność tego utworu, to tak mu się wydaje i tak dochodzi do takiego wniosku, że czasami się trzeba przymknąć, żeby się na coś otworzyć. Bardzo mi się to spodobało.
Chinatown. Może być w Nowym Jorku. Thank you.
Państwa na zakończenie pierwszej części Karuzela. I tak sobie pomyślałem, spacerując wczoraj po pięknym Gdańsku, że z jednej strony mamy Karuzelę Gdańską, z drugiej strony mamy Diabelski Młyn, a my jesteśmy w samym środku i też będzie karuzela.
Witamy Państwa serdecznie po przerwie. Proszę pozwolić przed emocjami związanymi z kolejną częścią koncertu w wykonaniu Motion Trio zaproszenie na dwa kolejne koncerty w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Już za tydzień, 18 września, rozpoczniemy jubileuszowy 75. sezon artystyczny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku. Orkiestrę poprowadzi jej dyrektor artystyczny George Cicinadze. Z Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej wystąpi wybitna, zaledwie 16-letnia skrzypaczka z Gdańska, Hanna Pozorska, a w programie koncertu znajdzie się beethovenowska uwertura Egmont, koncert skrzypcowy d-moll Sibeliusa oraz trzecia symfonia Mendelssohna. Tydzień później, 25 września, orkiestrę poprowadzi australijski dyrygent Daniel Smith. Natomiast solistką będzie kolejna wybitna skrzypaczka, gdańszczanka Agata Szymczewska, dodajmy zwyciężczyni 13. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, a w programie tego koncertu usłyszą Państwo uwerturę do opery Cyrulik Sewilski Rossiniego, koncerto notturno Góreckiego oraz mozartowskie uwerturę do opery Don Giovanni i 41. Symfonię. To za tydzień i dwa tygodnie. Miło nam będzie móc gościć Państwa ponownie, a już za moment do zasiadającej przed Państwem Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej dołączy Radosław Labachuła oraz goście specjalni dzisiejszego wieczoru Motion Trio.
Państwo, z przyjemnością na początku wykonaliśmy dla Państwa Sunrise Dance, później był utwór First Day of Spring. Mówię po angielsku, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jak nie znają języka, to przynajmniej muzyka, mam nadzieję, oddała ten charakter. A w tym momencie taka moja ballada, wycofana bardzo, ale myślę, że piękna. Little Story. Thank you.
można powiedzieć, że teraz będzie takie Toy Story, prawda? Helikopter, kompozycja Pawła Baranka, a talentu użyczył Bartosz Hajdecki, aranżując ten utwór. Bartosz, bardzo ciekawa postać, kompozytor muzyki chociażby do takich filmów jak Czas honoru. Helikopter.
Fryderyk Chopin, trzy akordeony, jeszcze smyczkowa aranżacja Leszka Możdżera. Taki mało znany pianista, podobno z Pomorza. Bardzo się cieszę, że Leszek zrobił dla nas tą wspaniałą aranżację. Chopin. Thank you.
Państwa, obiecałem optymistyczne zakończenie. Proms. Kompozycja, którą stworzyłem, kiedy nie byłem w najlepszym stanie psychicznym, ale ona bardzo mi pomogła. Kiedyś nawet wyobraziłem sobie, że będzie ona hymnem na Mistrzostwach Europy i takie miałem różne patenty. Wygrała inna gwiazda śpiewająca. No a wina moja była taka, że ja nie wziąłem udziału w konkursie, bo zapomniałem. Ale proms pozostał, jest bardzo, bardzo, bardzo. Dedykujemy go wszyscy Państwu. I cóż, jesteśmy ludźmi, życzymy Wam zdrowia, siły, wytrwałości. Wprawdzie to nie nowy rok, ale nie wiadomo, kiedy znowu się spotkamy. Proms. Thank you.
Wspaniała Orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Dyrygent Radosław Labahuła. Paweł Baranek, Marcin Gałarzen, Michał Rosicki, nasz sterownik, Janusz Wojtarowicz, Motion Trio. Bardzo Państwu dziękujemy. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Odrobiliśmy lekcję, przygotowaliśmy bis. Niespodzianka.